Ej, witam was i od razu was przepraszam, bo zapomniałem sobie wcisnąć nagrywania i w sumie... Nie widzieliście Gaziego, mamy i mamy Gaziego. A straciliście, bo mama Gaziego okazała się kukłą. Dobra, zrespawnowało nas tutaj przy pierwszym rzucie. Czy jestem w stanie ich pokonać? Spróbujmy. Najwyżej nas zabiją i będziemy jeszcze raz zaczynali. No spróbujmy. O kurde, nie dorzuciłem. Dobra, ale wiecie co? Może mi się uda jeszcze zrobić te koktajle. No jeden mogę. Sznurka mi brakuje. Dobra. A co to jest ogień na patyku? Rurka, pałka policyjna. Lub łom. Aerozol, części zamienne, taśma pojąca. A spróbujmy to zrobić. Z pałką policyjną. No, zróbmy to. O kurde! Masakryczną mamy tą pałkę policyjną w tym momencie. Dobra, jednego z nich zabiliśmy. Dobra, drugiego. Ludzie Raisa prawdopodobnie zginą. Marnie. Dobra, zabiliśmy ludzi Raisa. Przeszukajmy, czy coś mieli. Apteczkę miał. Fajnie, tu gdzieś jego broń powinna być. Dobra. Tu już nie ma nic. O, tutaj coś jest w środku. Fajnie. Rurka bierzemy. Przeszukamy go. Kasiorka. Szukamy go. O, a coś tu? Pałka policyjna. Jeszcze coś tu jest? Nie. No dobra. Ale wpadnijmy teraz tu. Pomyślałem sobie tak, żeby wszystko po prostu nagrywał jak leci. Granat samoróbka. O kurde. Przytrzymaj, elektrolit. Elektrolit. O kurde, elektrolit. Dało mi 125 życia. To kurde, to powiem wam, że opłacało się. Tu są jakieś śmieci na tym tym. Chcę to wziąć. Ale czemu nie mogę tego wziąć? Nie wiem, czemu nie mogę tego wziąć. Czyżbym miał w pełny ekwipunek? Aha, bo ja mam jakiś granat jeszcze w plecaku, rurkę i rurkę. Teraz tak, 31. Ta ma ile? 31. Napraw, ulep, stwórz, rozmontuj, Z. Czy na pewno części metalowe chcę dostanę. No dobra. To. I to sobie rozmontuję. Granaty sobie... Jak to się... Jak to się... wkłada tutaj? A nie... No już kurde... A, mogę sobie to tu włożyć, ale ja chciałbym to przełożyć tutaj. Jak to się wkładało? Kurde, jak to się... Jak się przekładały te rzeczy? Aha, teraz tak, dobra, czyli... Tak, teraz... O kurde... Jakieś mam ulepszenia.
No nie wiem jak to się. Nie wiem jak to się ten granat używa. Aha, może to trzeba dać zamiast. Może to tak trzeba teraz zrobić. No, przeskocz mi tu. Nie wiem, kurde, jak to. Aha, czyli naciskacie, dajecie w to miejsce, które chcecie przerzucić i ten, mamy tylko ten granat w tej, w tych. Elektrolyt można rzucać we wrogów, aby ich zmoczyć. Doskonale współgra z bronią elektryczną. Okej. Okay. Krzyżowiec. Poprawia trwałość o 1. Wyważenie o 1 twojej broni do walki wręcz. Wybierz broń w ekwipunku, naciśnij F6. Poprawia trwałość twojej broni. Może to mają naszą pałkę, troszeczkę ją ulepszymy. F6 jest ulepszenie. I możemy dać. Możemy dać wytrzymałość plus trwałość. Dajmy to. F, aby ulepszyć. No dobra. Teraz tak. Mógłbym jeszcze to pozbierać. I wiecie co? I zacznę się chyba wybierać w stronę bazy, pozbierać całą resztę tych. Całą resztę. Całą resztę tych. Pozostałych questów, które mieliśmy w bazie. I powiem wam tak, ja lecę do bazy. Jeszcze sprawdzimy tylko tą ciężarówkę. Widzimy się w bazie. Jeżeli. Jak dobiegnę do bazy, to po prostu wam przełączę. A czekajcie, tutaj coś jeszcze leży. Koktajl Mołotowa. Elektrolit. Dobrze. Widzimy się w bazie, chyba że coś po drodze nam się wydarzy, no to wtedy pewnie to. To przyspieszymy. Ja lecę do bazy. Okej. Tylko teraz pytanie. Gdzie jest baza? Okej. Punkt zwinności dostałem. Dobra, dobra. Teraz tak. Biegnij do zrzutu. Dobra, jednak zmiana planów, bo widzę, że ktoś tutaj jest po ciebie. Gdzie on jest? Zostawcie go! Zostawcie go! No nie, nie żyją? Dobra. Nasza broń jest wymiata strasznie. W ogóle to. O kurde. Ja mam granat tu ustawiony. To wiecie co, może zmieńmy to na coś, co robi mniejsze zniszczenie. Dostałem nagrodę za niego, ale trochę mnie to kosztowało życia. Dobra, to lecimy dalej. W stronę bazy. Ustawiłem sobie punkt nawigacyjny. Tylko trzeba uważać na te granaty. Aha, musimy jeszcze. O kurde. Muszę jeszcze wydać sobie ten punkt zwinności, który dostałem. O kurde, coś tu goni mnie? No spadaj.
gościem się i jeszcze się stwierdziła, że będzie mnie goniła. No dobrze. Ło! Nie wskoczyłem. No dobra, już jestem blisko. Sznurek, to dobrze, będę mógł zrobić koktajl Mołotowa. Dobra, tu jest już nasza wieża. O kurde. Niech żyje zgrabność. Tutaj w tym jest kasa. Dobra. Tutaj nie mam nic. Biegniemy do tego. Do naszej wieżyczki. Podbierać questy. W ogóle, jak jest prawda, która jest godzina? Bo chyba czas leci, prawda? Jak sprawdzić, która jest godzina? Krótki nóż. Gaza, gwoździe, wytrychy. Dobra, bierzemy wszystko od niego. Sytuacja się pogarsza. Czy tu nie mam żadnego questu, ale podejrzewam, że u góry będziemy coś mieli. Dobra, lecimy do góry. Ludzie Raisa byli szybsi. Wreszcie się zapisuje, tak więc może rzutu. Nie będzie nas responowało. Na szczęście tej, jest jeszcze drugi zrzut. W tej całej. Przy pierwszym rzucie. Dobra. Ten się prosi, żeby go wykopać. A teraz już tak. Z nas są zdrowi. Czemu nas ty wypuszczą? Tu mam handel, to nie. Ale czekajcie, tu jest jakiś quest. Przy tym handlu. Tu więzienie jak szczury w Oferta specjalna, jakiś plan, ale gdzie ten plan? O, jest tu plan. Plan Piawa. Bierzemy. Ej, czy mogę z tobą rozmawiać? Nie, nie mogę. Czy tutaj jest jakiś wykrzyknik? Ale to wszystko pokazuje piętro wyżej. No to piętro wyżej, no to lecimy tam piętro wyżej. No dobra. Dobra, na tym piętrze? Piętro niżej jest jakaś nagroda do odebrania. Bahir, to ty? To mi nie brzmiało jak Bahir. Tutaj coś się dzieje. Muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce, naprawdę. Może i bezpieczne jak na slumsy. Tyle, że same slumsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny. Ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slumsów? Nie mogę zdradzić. Ciekawe, kiedy my slumsy opuścimy. Muszę dostać się na drugi kraniec miasta, a nie dam rady bez broni. Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze niesplądrowanego miejsca. Nie będziesz żałował. Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. No dobra. Broń by fajnie brzmiała, tylko powiem wam, że sam bym chciał tą broń dostać. Ale dostaliśmy chyba questa, sprawdźmy to. Zadania. Rewolwerowiec. Dawud. Jeden z ocalałych zwierzy chce wydostać ją wraz z rodziną ze slumsu. Nie potrzebuje do, ale potrzebuje do tego celu broni palną. W zamian za broń zaoferował mi klucz do swojego lombardu. Może być tam wiele przydatnych rzeczy. No to zrobimy to. Ale zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze sobie wykorzystać ten punkt umiejętności. Zwinność. O, dwie dostaliśmy. Szkoła przetrwania. Handel czy pakowanie? Może gwiazdki? Początkujący handlarz. Nie, weźmy pakować. To się może przydać. Choć można to rozwalać, to nie wiem, czy to było. O, co to jest? Adept parkuru.
Zwiększ swoje zdolności parkurowe. Biegaj dłużej, wspinaj się sprawniej, zdobywaj szybciej punkty zwinności i uzyskuj. O, bierzemy zdecydowanie to! To się wydaje po prostu ekstra. Ale coś jeszcze? Nie, tutaj nie mam nic. Tu jest jakiś quest. Hej, czy możesz zajrzeć do Bahira pod 202 i sprawdzić, czy jest u siebie? Powiedz mu, że spóźnia się na swoją zmianę i Set się wkurza. Zrobisz to dla mnie? Jasne, jeśli go znajdę. Może coś dostaniemy, jakąś nagrodę kolejną. W sumie powiem wam, że... Zastanawiam się, która misja będzie lepsza. Tu jest też jakaś misja. Ej, ale to z kim? Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy, jak wrzeszczał. Mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? O! Dobre nocne pranie Bahira. Średnia jest... No dobra, nie mogę tego tworzyć. Otwieranie zamków łatwe. No to dobra, spróbujmy ten zamek otworzyć. Kurde. Jest. No to wchodzimy. Rany, on jest dobry. Bahir, jesteś tu? Pomocy! Jest tutaj ktoś. Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie. Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. O kurde. Antyzyna. Podniesiono obieg antyzyna. Wziąłeś jakieś gówno. Co? A skąd ja jestem takim ekspertem? Masz Bahir? Proszę cię. Potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest dobra, bardzo gadaj, przydatny. Gadaj. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. Podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf. To jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. Trzeba skopać dupę Yusufowi. Ale wcześniej poprosili mnie, żebym do doktor... Się, ale potrzebuję lekarza. Żeby do doktor Leny się skoczyć. Doktor Lena była tutaj? Oj, kurde, jak się te drzwi otwierało. Nie, ona jeszcze jest niżej piętro. A później trzeba będzie na dach wybiec. Dobra, Lena jest tu. O, nagrodę mamy. Jakiegoś mistrza lepiej dostałem. Rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na 20 piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam, migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił, od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Dobra, to lecimy do Yusufa. Nie rób mu krzywdy. Tylko z nim pogadaj. Wiecie co, w ogóle przełączmy sobie to zadanie na pierwszy plan, żeby już ten... Ten rewolwerowiec też brzmi fajnie, poza tym gdzieś czytałem, że przy tym rewolwerowcu jest na jakiejś wyspie Excalibur. Legendarny Excalibur. Ale to będzie później. Śledźmy to zadanie. Rozmawiaj z Yusufem. Yusuf jest na dachu. No dobrze, no to jedziemy na dach. Jeszcze wyżej. Jest na dach. Dobra, jestem na dachu, teraz go trzeba poszukać jakiegoś Yusufa. Czy ty jesteś Yusuf? Yusuf. Yusuf? Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ależ oczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir powiadasz? A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 ampułek od tych gości. I nieźle im zapłaciłem. O, jakich gości? Trzeba sprawdzić tych gości. No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni apteka, mają lekarstwa. To tam będą nawet apteczki. Niektóre prawdziwe.
chyba z apteki, ale lepiej chcą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. No dobra, no to trzeba komuś tam skopać dupę. Sprawdźmy jakąś aptekę. No dobrze. Powiem ci wam, że chyba lepiej się biega nie teraz. No, pochwaliłem się i od razu. Na tym piętrze już jest ta winda? Chyba tak. Dobra, jedziemy na dół. Wykonamy tego questa, a później się zajmiemy tym rewolwerowcem na tym odcinku. A później trzeba będzie chyba też rzuty, bo więcej questów nie mamy. Na razie tylko dwa. Dobra, ciekawe co myśmy dostali za tę nagrodę. Do naszej pałki chyba nie możemy jej już dać. O kurde, ile mamy miejsca. 8 masz. Lany. Paralizator mógłby zrobić. Hydroelektrownię jakąś. Pijawa przemysłowa. 4 dobra walki wręcz. Przecina głęboko ciało, powodując niewielkie krwawienie. Okej. Okay. Nie, mogę tego zrobić jedno. Wszystkiego mam pod dostatkiem. Aha, tylko to jest, którą broń sobie w to przerobię. Spróbujmy ten klucz francuski. No dobra, trochę go ulepszyłem. Ale chciałem sprawdzić, co ja dostałem. Aha, tu mam mistrza. Poprawia wszystkie cechy twojej broni. Pozycja 1. Wybierz broń z ekwipunku, naciśnij F6. Czy moja pałka... Aha, już nie może być ulepszona. Czy może być ulepszona? F6. Czekajcie. Aha nie, jedno ulepszenie z 1, czyli już więcej pałki nie mogę ulepszać. No dobra. Ale pałka jest mocna. Czekajcie, u handlarza można sprawdzić, która jest godzina? Nie, to nie tutaj. Tu jest handlarz. Kiedy zamierzają nas wypuścić? Hono! Czy tu jest zegarek? Nie, tutaj też nie ma zegarka. Jak sprawdzić, która jest godzina? O, mam dla ciebie ekstra ofertę. Ekwipunku gdzieś? Czekajcie. Czy tutaj jest coś godzina? Ja się zastanawiam, jak często się ściemnia. Okej. Ale już jest chyba popołudnie. Czyli prawdopodobnie to się jednak ściemnia. Dobra, gdzie ja mam biec? Tam gdzieś mam biec. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie piolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. Tam w środku coś jest. Śmiertelna trucizna, Crane. A nie, tutaj jest. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Okej, to musimy jakiegoś drania rozwalić. Czekajcie tylko... Co to było? Nie wiem, ale sprawdzimy. O, tu są jakieś ziółka, czekajcie, jakieś listki są tutaj. Tylko gdzie te listki są? Gdzieś... Tam są jakieś listki. Ale wcześniej trzeba tego rozwalić. Nie żyje? Nie żyje. Dobra. Czy tutaj są jakieś listki? Teraz czekajcie, mapa. Nie.
Czy tu w tym budynku są jakieś bliski? O kurde, gdzie tu jakiś koleś? Jest ich tu więcej? O kurde, jeszcze tu jest jakaś koleżanka jego. Dobra. On nie żyje, sakiewkę miał. Dobra, headshot załatwione. O kurde, tu jest coś jeszcze. Dobra, leż. Leż, mówię. Papierosy miał. Czy tutaj coś jest jakieś... Czy tutaj są tu jakieś listki? Czy to są jakieś listki? Coś jest do wzięcia? Czekajcie, tu jestem w tym miejscu, co? Tak, tutaj są jakieś listki pokazane. O, coś tu jest. Czekajcie, tam coś jest. Czy mi się wydaje, czy to są jak... czy to jest do wzięcia? O, jest zioło. Ja chyba sobie wybrałem jakieś stymulanty, więc prawdopodobnie będę mógł... Czy to są jeszcze jakieś te zioła? O, tam są. Tutaj jest coś. Okej. Okay. No dobra. O, patrzcie, jest tego więcej. Teraz pytanie, czy mogę z tego coś zrobić? Plany. Wspomagacz szybkości. Zioła mam już. Ale jeszcze jakiś wspomagacz widzenia w ciemności. Wspomagacz odporności. Wspomagacz wytrzymałości. O, to bym mógł zrobić. Jak to się używa w ogóle? Czy to się daje... A mam tu wspomagacz wytrzymałości. Zamiast może tych gwiazdek. Zobaczcie, jak to się robiło. Zaznacz tu. No, otóż to. Kurde, jak to się odkłada? A, wybierz. Przełóż. Enter. Wybierz. Włóż tu. Ha, dobra. Czy musicie enterem zatwierdzić? Czy tu są jeszcze jakieś ziółka? Sprawdźmy na mapie. Pewnie gdzieś są. Ale na razie tych ziół nie potrzebujemy. Za to chyba jesteśmy blisko tej apteki. Czekajcie. O, to jest chyba tutaj. O. Tu jest apteka, dobra. Wchodzimy do niej. O kurde, on chce się ze mną bić? Ej, ziomek. Ziomek. Nie. Nie chce się bić. Czym mogę służyć, przyjacielu? Tu jest jakiś ziomek. Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Kto ci to powiedział? Ptaszki ćwierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymuje cię przy zdrowiu, ale daje też super siłę. Tak, i zabija cię od razu. Niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Ta, Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. O, Yusuf gość. Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Hej, mamy gościa. O kurde, oni się ze mną bić. O kurde, trochę ich jest, czekajcie. Spadaj stąd. Kurde. No chodźcie, chodźcie. Gdzie jest moja pałka policyjna? No chodźcie do mnie, chodźcie. Który? Kurde, apteczka. No chodźcie.
Spadaj. No gdzie? Który jeszcze? Gdzie kolega? Gin padalcu, czy co? Gin padalcze. No chodź tu do mnie, chodź. O, chyba go spaliłem. A tamten? No gdzie oni są? No chodźcie. No, ale co? Gdzie jesteście? Okej. Chyba ich rozwaliliśmy wszystkich. Tutaj mi się uszkodziła broń, muszę ją naprawić. Dobra, przeszukajmy tego. Miał gwiazdki. Wiecie co, tego może bym rozwalił... O kurde, on do mnie rzuca czymś. Tego bym może rozwalił koktajlem Mołotowa. Wiecie co, albo nie, wskoczymy tam do niego. Zobaczymy, czy będzie taki cwany, jak będziemy z nim rozmawiali. O kurde. Cwany był, ale zginął. Lena, tu Crane. Tak? Powiedz Breckenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Obawiałam dobra, się tego. Trzeba poszukać. Brecken chciał go zamknąć, ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Jakieś plany. Apteczka. Tak? Nie. Batonik. To przyda się. Bo jestem ranny. 5 życia więcej. Gaza. Kolejna pewnie gaza. O, nawet dwie. Czy coś tu jeszcze jest? Tam coś jeszcze jest. Jakaś notatka. Skrytka. Wiecie co, to trzeba to wszystko będzie porozmontowywać powolutku. 27. No to tego nie potrzebuję. Aha, ale to dopiero za chwileczkę. Okej, okay, czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba wszystko. Te bronie. Glazukę możemy rozmontować. Młotek możemy zostawić, bo ma dobrą siłę. Klucz można rozmontować. Można rozmontować. Krótki nóż 19 rozmontować. Koktajl Mołotowa. Zostawmy go, nawet bym go powiem wam wrzucił sobie na razie zamiast latarki. Chyba się częściej to używa. I teraz co mam robić? Mam chyba wrócić do... Tam coś jest? No, czemu nie mogę tu wejść? O, tu jest. Tędy się wchodziło. O, kabel zasilający, taśma. Co tu jest? Jakiś batonik? Suszone owoce. Aerozol. Elektronika. O kurde! To jest ten duży! Cholera, to jest ten duży! Wiem, co tam on tu w ogóle wszedł. Chemikalia. O kurde. Co? Tomek, co ty robisz? Dobra, na szczęście nie może tu wejść. Ale wiecie co ja sobie zrobię? Ja sobie zrobię chyba tak. Rzucę w niego granata. O! Wynocha! O kurde, oberwałem. Sam siebie załatwiłem granatem. O kurde, ale on żyje nadal. Tutaj Mołotowa? Zginie?
Kurde, twarda to sztuka. Fuck. Jeszcze żyje. To czym go jeszcze można tymi ile gwiazdkami załatwić? O kurde. O tu wszedł. O kurde, on tu wszedł. Jakimś cudem tu wszedł. Dobra. Moja pałka. Kurde. Już mnie raz pokonałeś, gnojku. Jak on tu w ogóle wszedł? Zróbmy to tak. Ostatni granat. Wiem, że te granaty były świetne. Czy go zabiłem? Chyba go zabiłem wreszcie. Ale zdobyłem też jego broń. No dobra, możemy wracać. Kosztowało mnie to dwa granaty, ale ta broń jest po prostu mega. I mogę sobie wracać chyba do naszego... A, znajdź broń dla naszego... Duliana. Nie, No dobra, fajne imię. Ale zanim to zrobimy, potrzebuję dość... O kurde! Co to jest? Co to jest? Co to było? Okej, czy to jest nasza... Czy to jest nasz budynek? Mapa? Wieża to jest tamto. No to lecimy w tamtą stronę. Jestem prawie martwy. No dobra, lecimy dalej. Czy w tym jest coś? Nie, ale tutaj coś jest. A rurka, to z tego nic nie będę miał. Dobra, wychodzimy tu do góry i tu jest nasze bezpieczne miejsce schowania. Okej, wchodzimy do bezpiecznej strefy i powiem wam, że w takim razie tutaj zakończymy ten odcinek, a w następnym odcinku spróbujemy zrobić tego Revolverowca. Trzymajcie się, cześć!